Bawisz się u siebie w pokoju? Nie. A co robisz? Nic. Pobaw się u siebie, bo jeszcze muszę, kochanie, ogarnąć się przez 5 minut. Dasz mi 5 minut? Nie dasz, no dobra. Ładne kropeczki? Tak. Dobra, i z drugiej strony. Dobra? Okej. Okay. My mamy wolną sobotę, więc jak zawsze w sobotę rano mój mąż pojechał na budowę. Sprawdź, co tam słychać. Teraz to. Teraz to, tak. A my z Krisulkiem tutaj ogarniamy się w domu. Tak naprawdę jak mam wolny dzień, to nie lubię się malować. Ale... To już dasz mi na policzki, pomagaj. Ale ponieważ... Gdzieś pewnie sobie pójdziemy może. Jakiś fajny plac zabaw czy obiadek, to też musi mama troszkę jakoś wyglądać, tak? Więc delikatny makijaż. Ja w ogóle w taki wolny dzień... Poczekaj. Maluję się bardzo mało. To na usteczkę damy. Maluję się bardzo mało i stawiam zawsze na taki bardzo delikatny makijaż. I w ogóle ja najbardziej lubię malować się palcami. Więc w ogóle wszystkie produkty, które na przykład tak jak te Lumen są... Już się daje różowe. Jak te produkty są właśnie takie w płynie, to jest dla mnie najlepiej, bo ja to wklepuję i idę. I to trwa sekundę i daje taki super naturalny efekt, więc to mi się na maksa podoba. I właśnie z tych płynnych produktów od Lumen mam taki Invisible Illumination i to jest właśnie rozświetlacz, który położyłam sobie tutaj na górę. To jest połączone z serum, tu są peptydy, więc tak naprawdę oprócz tego, że mam tutaj delikatne rozświetlenie, to mam też pielęgnację, a na tym mi bardzo zależy, żeby kosmetyki łączyły w sobie właśnie pielęgnację i kolor. Jeszcze, o, to jest w ogóle, zobaczcie, jakie super. Cyk, taka kropeczka, pyk i ją się rozmazuje, a potem wklepuje i to daje naprawdę super efekt, zwłaszcza jak się wklepie. I ładnie odbija światło. Uwielbiam to. I tak naprawdę z tym różem jest dokładnie tak samo. Nawadnia, nawilża, odmładza skórę. Ja akurat mam jeszcze tutaj taki piękny kolor, który jest taki w ogóle młodzieńczy. No i wychodzi pięknie. Kochanie, żeby tylko te rzeczy się mi nie powylewały, dobra? To jest jedyne niebezpieczeństwo, że dziecko może ci to wylać. Te kosmetyki są dostępne na e-Zebra, więc tak naprawdę dostępne tam są zawsze, bez większego problemu, mega szybko przychodzą do domu. Ja lubię robić zakupy przez internet, zwłaszcza przy takich sprawdzonych produktach, które już zamawiam któryś raz, że mam tę pewność co do koloru i właśnie wtedy jest super. A jeszcze, jak mam na palcach trochę... Mama? Tak? Mogę to włożyć? Możesz włożyć. Jak mam na palcach jeszcze trochę pozostałości właśnie różu i rozświetlacza, to sobie na powieki daję. I wtedy w ogóle powiek nie maluję niczym, bo to już byłby zbytek. Nie mam na to czasu. I w ogóle nie lubię i nie umiem, jeśli chodzi o ścisłość. Jeszcze sobie tylko doprostuję włosy, bo takie są nie za ładne i będę gotowa. Jedziemy na... sprawdzić, co się dzieje, żeby mam szansę wprowadzić się w tym roku z moją żoną do nowego mieszkania, czy też nie. Zobaczymy, czy jakiekolwiek mebelki przyszły. A, jeszcze jest mały ruch na szczęście. W czasie, jak Krisek buduje sobie rakietę z moich kosmetyków, albo raczej 10 rakiet, ja się tutaj szybciutko wyprostuję. Jeśli chodzi o stylizację włosów, to niezmiennie od już bardzo długiego czasu stawiam tylko i wyłącznie na produkty marki Dyson. Sprawdziłam je we wszystkich okolicznościach i jest to absolutnie top topów. Uwielbiam i nigdy na nic innego nie zamienię. Akurat prostownica jeszcze ma tę zaletę, że w ogóle jest bezprzewodowa, więc zabieram ją ze sobą wszędzie, ale oprócz prostownicy, coś co kocham i co zawsze mówię, Boże, to jest najważniejsza rzecz w mojej łazience, to jest cały zestaw Dysona Airwrap. I tutaj w tym zestawie w ogóle mam jakby suszarkę, mam taką szczotę, no i mam ten jakby słynny Airwrap, czyli te takie rolki, lokówki.
do kręcenia loków, które no oprócz tego, że robią piękne loki, to też są mega bezpieczne dla włosów, bo jakby u Dysona super ważne jest to, żeby po pierwsze pięknie stylizować, ale jakby nadrzędną rzeczą jest dbałość o włos, o jego zdrowie, to, że nie można go niszczyć, to, że nie można mieć za wysokiej temperatury. I mnie totalnie ta filozofia przekonuje, zwłaszcza, że ja mam tak często stylizowane włosy, że na maksa muszę o nie dbać, żeby no w takich prostych sytuacjach codziennych nie dowalać im dodatkowo za wysoką temperaturą, bezsensownym prostowaniem, a tutaj mam wszystko pod kontrolą. Ta prostownica też redukuje uszkodzenia włosa o połowę, bo ma takie tam, no nie znam się na tym, ale jakieś specjalne płytki, które dopasowują się do włosa i po prostu to jest najbardziej optymalna wersja prostownicy. Daj koteńku jeszcze. Taki mięciutki pędzel. Mięciutki pędzel. Ten czarny? Tak. Ten chcesz? Tiruriruriru? Tiruriruriru? Ten chcesz? Proszę. Dzisiaj miały wjechać meble. Ciekawy jestem, czy wjechały, czy nie wjechały. Ale jak macie wroga, to mam świetne jakby powiedzenie, życzenie dla wroga, ale nie takie, żeby coś mu się stało czy coś, tylko najlepiej powiedzieć kogoś, żebyś się całe życie butował i remontował. Głodny? Tak. A co będziesz jadł? Makaron. Makaron, dobra, super pomysł. Chodź. Spaghetti. To jedziemy do... Spaghetti będziesz jadł? Biały makaron. Z białym sosem? Dobra. To jedziemy, kotku. Słyszę windę. A do jakiej restauracji jedziemy? Do Włocha. Jak tutaj coś wjechało, to jestem święty. Gdzie jesteś? Krystusiu, poczekaj! To jest tak, że Chris jest takim dzieckiem, ja się śmieję, mącznym, lubi wszystko, co jest kluską, makaronem, pierożkiem, naleśniczkiem, no i też pizzą, więc jego widziałam, więc jego ulubiona kuchnia to jest kuchnia włoska, a ponieważ mamy fajną małą knajpeczkę praktycznie pod domem właśnie włoską, to czasami jak Chrisek poprosi, to się szybko zbieramy i idziemy do Włocha na jedzonko. A jeszcze zazwyczaj jest tak, że po Włochu od razu idziemy sobie na lody, bo też tutaj mamy bardzo dobre lody na Mokotowie, więc na deserek jeszcze, na lodzika. Co będziesz jadł? Najpierw ustalmy. Poczekaj, stop. Co będziesz jadł? Najpierw ustalamy. Halo, poczekaj, pauza. Co będziesz jadł? Powiedz mi najpierw. Powiedz mi. Christopher? Powiesz mi? Jaki? Biały, w sosie. Dobrze, to ja ci tak zamówię. A sobie też chcę zamówić. Tu będzie w ogóle... Nie, to jest sypialnia nasza. Tak. I tutaj taki widoczek z sypialni. Proszę bardzo. Ale myślę, że założę tu jakieś filarki, bo inaczej do mnie poddali wszyscy. Tu jest łazieneczka. I tu oczywiście, co tu będzie? Garderoba mojej żony. A co tu będzie? Ta mała klinka? Moja garderoba. I teraz sprawiedliwość. Żona, garderoba żony, Izabeli i garderoba Krzysztofa. Odwiozłam już Chriska do dziadków, bo dzisiaj wieczorem mamy wyjście. Ale teraz mam jeszcze moment, żeby podskoczyć razem z moim mężem do sklepu meblowego na spotkanie również z naszymi projektantkami, aby no, dokończyć wybieranie mebli do nowego mieszkania. I taki właśnie mam dzień wolny. Halo? Mam schodzić? Tak, już podjeżdżam, jestem przy kościele, skręcam w prawo. To mam schodzić? No możesz, tak, spotkamy się w garażu. Pani Kasia już jest u nich w tym hebanie, już oni robią
wszystkie ustalenia bez nas, żeby było szybciej. Cześć, Jaśko. Myszka się odchudza. Aha, to nie jest ciasteczek. Nie jem ciasteczek, ale zjadłem dzisiaj bagietkę. A, słuchaj, się odchudzasz. Tą buratę na obiad. Burata to spoko. Była bardzo dobra. Przycisnąć? Nie! Przestań to robić! Jezu! Jezu! Nie znoszę tego. A ja znoszę. Myszko, wziąłem to zaszarkować. Ja uważam, że to jest świetne, bo tu będzie łatwo wyjeżdżać. Ty jesteś mądrą kobietą, Boże. Czyli tak, mogę potwierdzić, dobrze. Potwierdź. Dobra. Jak piszczy nieprzerwanie, to nie jest sygnał, żeby zatrzymać się? Będziemy słyszeli. Ty dotknąłeś samochodem. No i? Nie, jest milimetr przerwy. Gdyby to ktoś zrobił inny, gdybym to ja zrobiła, to już bym głowę straciła. To jest więcej niż jest prawda. Ofoliowany, nic mu się nie stanie. Da, na pewno. Ciekawe, że jak u mnie o coś chodzi, to ty zapominasz, że jest ofoliowany. Jedyna osoba, która przerysowała ostatnio samochód, to jesteś ty, nie ja. No. Jaką tak. Aferę robiłeś? O blachy? Ja tu nawet jedną poduchę ściągnęłam, bo ta poducha wy co wybierajcie, a później jak wybierzecie, to ja podejdę tak? I klepnę. Akceptuję. Tak, a ja będę się tu siedział. Ja będę tu sobie siedział. Nie, no mnie najbardziej te oświetlenie interesuje. Posłuchajcie, wybierzcie, po co mam tam siedzieć cały czas? Ja tylko jestem do kiwania głową. To jest mozolna praca, wybieranie. Mozolna. Lepiej zobaczyć efekt końcowy i kiwnąć głową. Poza tym tak będzie tak, jak ona chce. Jego i tak musimy dźwigiem, no nie? Nie wejdzie do żadnej windy, a na schodach się nie złamie, bo 360. Znaczy jest szansa, że się złamie. Proszę? Właśnie. Ale wiecie, ile to waży? Ale noga. Aha, no nie. Dźwig. Posłuchajcie, bo to będzie bardzo ciężkie, tego nikt nie wniesie. O, choinkę mi ostatnio próbowali do domu wnieść i nie wnieśli. Dokładnie. A ile miała metrów choinka? 4. 4 metry miała. Tak. I nie wniesiesz 4-metrowej choinki po klasce. Krzysiek poszedł, wziął piłę. Piłę odbiło o metr choinki i wnieśli 3-metrową bez problemu. Dobrze, że sąsiad miał piłę, bo ja nie miałem piły w domu. No skąd mam mieć piłę w domu? A tu Wigilia. I weszła, oczywiście byłam tak wkurzona, bo to już... I jeszcze wyobraźcie sobie, że on odpiłował górę? Nie górę. Czubek? Nie. Nie, przepraszam, odpiłował dół. To co najpiękniejsze. Zamiast, ja jak mógłbym górę czubek odpiłował? Ten nałożyła. A on mi zostawił takiego drapaka u góry i cały ten najpiękniejszy dół wyrzucił. Sprzedałem. Myślałam, że oszaleję. No dobrze, nie wracajmy do tego, jeśli nie mam się zdenerwować. Ja idę zobaczyć ten tył. Jejku, co za kobieta! Językiem sprawdź! Co jest? Masz ślad! Kobieto, o, puchu marny! Zobacz, to jest albo tu walnąłeś, widzisz to? Albo tu przytarłeś, ale wydaje mi się, że to, bo to jest najbardziej wystający element i bardzo proszę. To zrobiłeś. Jezus. To zrobiłeś właśnie. A pokazać ci, jak to rozwaliłaś z przodu? Ja nic z przodu nie rozwalałam. Bo zreperowałem. No. Jedziemy. Gotowa. Gdzie mój małż? Gdzie jesteś? Jesteś? Jestem i nawet jestem, Myszko, gotowy. Proszę bardzo. Włoski jak? Super, proszę. Dobrze. Dobrze? No dobra, to teraz jak jedziemy, to możemy wam zdradzić tajemnicę, dokąd jedziemy. Powiedzieliśmy wcześniej, że jedziemy na kolację, która jest dla nas bardzo ważna. Ale dlaczego? Dlatego, że jest to kolacja naszej fundacji. Czyli fundacji, którą wspieramy od bardzo wielu lat. Fundacji, która jest założona przez naszych przyjaciół. Tak jest. I jakby mamy ogromne zaufanie do tych ludzi, do ich fundacji, ale też bardzo podobała nam się wizja pomocy. I tak naprawdę przez parę lat wspólnymi siłami, poprzez właśnie takie kolacje, na których są aukcje, licytacje,
udało nam się, bo możemy powiedzieć nam, bo tak bardzo w tym uczestniczyliśmy. No wszystkim, tak, fundacji, no, nam, uczestnikom, wszystkim zaangażowanym. Udało nam się zbudować, no ośmielę się powiedzieć, najpiękniejszy dom dziecka w Polsce. Jezu, dobrze, będziemy ten pierwsi. Płaszcz jest mi pierwsi? Chyba tak, ale to dobrze, porozmawiamy sobie. Nie, 19.30, 19.50. A, okej, okay, to nie jesteśmy pierwsi. Nie, no co, to nie jesteśmy pierwsi. Nie. Jej. Jesteśmy spóźnieni. Jeszcze nie rozpoczęliśmy. To dobrze. Taktownie, prawda? Tak. Hello. Józek. Ja cię tyle czasu nie widziałam. No, będzie ze 2 lata, jak nie lepiej, co? Tak na żywo. Jezu, te światła jak świecą, co? Cześć, bardzo mi miło. O, dziękuję. Cześć. Ale mamy super stół po prostu. Tak się cieszę. Kurde, chyba na nas czekali, aż... Tak. Cześć, mówię mrówkami. Izabela Jarochowska. Cześć, Karolina. Cześć. Witamy, to jest twarz naszej fundacji. Słuchajcie, w ogóle jest super, bo udało mi się złapać jedne z najważniejszych osób w naszej fundacji. I w ogóle jak mówię nasza fundacja, to tak czuję, jakby to było trochę moje. To jest bardzo sprytny zabieg z tą nazwą. I to było właśnie naszym zamysłem, bo cała debata na temat nazwania fundacji, która miała być taką fundacją, z którą każdy się może utożsamić, każdy może znaleźć coś dla siebie. I tak siedzieliśmy, troszkę pewnie przy winie, może trochę bez wina, i rozmawialiśmy. Przy winie. Więc wina była. I rozmawialiśmy, jak tu nazwać. Były jakieś pomysły, ale bardzo szybko, prawda? Myszko, trafiliśmy na naszą fundację. Najpierw była taka konsternacja wśród znajomych, jak już później jakby obwieściliśmy, że to jest nasza fundacja. Tak, nazwy, nasza. A oni fundacja. Pytali, ale jak się nazywa? Tak, jak to się nazywa. Ale czy wy od razu mieliście ten pomysł, na co chcecie zbierać pieniądze? Tak. To w zasadzie po to powstała fundacja, żebyśmy zbudowali piękny dom dziecka i żeby dzieci, które mieszkały wcześniej w Jarosławiu, w bardzo biednym domu dziecka, mogły zamieszkać w pięknym, kolorowym, przyjaznym, nowym domu. Zbieraliśmy na to pieniądze, no kilka wieczorów się odbyło, na wszystkich byliście bez Krzysie. To jest najważniejszy punkt w kalendarzu w roku. Od nas tytuł aniołów naszej fundacji. Oj, to prawda. I byliście przestań, bo zaraz będę w kolorze mojej sukienki. Częścią tego. A od początku, na wszystkich wieczorach, Julek prowadził licytację. Tak, bez nic licytowania. Te pieniądze zdobyliśmy. Było klub programu. A od 2 lat zaprosił nas tutaj do Desy. Tak. I już odbywają się nasze wieczory tutaj. Ale rzeczy, które można wylicytować na waszej kolacji, są absolutnie wyjątkowe. No, staramy się, żeby były bardzo unikalne i takie niedostępne, wręcz nie do kupienia. A powiedzcie, a pamiętacie, co poszło najdrożej w historii? No oczywiście. Co? Lewandowski. Fundacja z Lewandowskim. Oczywiście za nią. Wow, no to nieźle. A rzeczywiście, rzeczy, które są, to są, my mówimy, sprzedajemy doświadczenia, zupełnie nowe, unikalne, które są wycenialne, znaczy są wycenione bardzo wysoko po tej licytacji. No i to tak się już 8 raz dzieje, a w sumie od 10 lat. I rzeczywiście drugi raz tutaj u nas. 1000 złotych, widzę 1000, 4, 6, 8, 10, 12, 13, 16, 18, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, dziękuję, 60, dziękuję, z tyłu, po przodu, 65, jest 65, dziękuję bardzo wam, 70, dziękuję bardzo, 75, 260, dziękuję, 70. 262, 70, 70 i poprzeł 280. 280, dziękuję, poprzeł 290. 290 i 300 tysięcy złotych. Poprzeł 300 tysięcy. 300 tysięcy na 320 tysięcy. Moi drodzy, to był jaki wieczór? Wyjątkowy. Wspaniały, wyjątkowy, cudowny. Tak naprawdę, jak zwykle. No właśnie, jak zawsze tutaj. Zawsze jest tutaj, wspaniale, tak. Ale długo się naczekaliśmy tym razem, dlatego tak szczególnie doceniamy. No to co, lecimy do domu? Lecimy. Ciao. Jeśli szukasz sukni ślubnej, sukni wieczorowej albo garniturów dla panów, koniecznie odwiedź mój ślubny Concept Store.
Znajdziesz tam dosłownie wszystko, czego będziesz potrzebować w dniu ślubu. Zadzwoń i umów się na wizytę jeszcze dziś. Jeśli spodobał Ci się ten odcinek i masz ochotę na więcej, sprawdź moje wcześniejsze materiały i koniecznie zasubskrybuj mój kanał. Wtedy nie ominą Cię żadne nowości. Do zobaczenia za tydzień.